Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegłów. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie, dzisiaj będzie klasyka nad klasyką, śląsko klasyka, bo kto nie je od dobrego fetu chleba z fetem, czyli z tustem. Dzisiaj się taki zrobimy, będzie też hauskejza i jeszcze dobry maszket, to my się roboty. Słuchajcie, żeby zrobić dobry fet, to musi być też dobro szpyrka, nie tako z takiej świnki kiero, mo tako cieniutko szpyreczka, przynajmniej te 1,5-2 cm szpyrki, do tego na kilo szpyrki tak 10 deka szpirki wędzonej, troszkę boczku, główka czosnku, ze 2-3 cebule i troszkę mleka. Do tego sól, korzeni, majeranek i będzie taki fet, tak no szmierneć chleb. To co, chytamy się roboty. Normalnie, to powiem szczerze, idzie szpirka pomleć, ale między Bogiem a prawdą i oto wola pokroć w kosteczka, z kisz tego, że te szpirki będą lepsze, bardziej kształtne. A jak chcemy zrobić dobry fet, żeby się troszkę poasić, a przy tym goście, poczęstować ich do tego ogóreczka, to myślę, że w kosteczka pokroci jest dużo lepsze. No i lepszy się to skwarzyć, nie trzeba tego tak wahować, bo się to nie przychyci. Szpyrka mam bez skóry, bez tuż pójdzie mi to einsmig. Teraz to pociachą i w jesienne wieczory, jak na dworze już jest zima, taki dobry, świeży chleb z fetem albo z tustem, zależy w której części Śląska my są. Do tego ogórka i nic do szczęścia więcej nie trzeba. No i pierwszy szup już ciepujemy pomalutku, niech to się skwarzy. Jak jodowno fetu, słuchajcie, nie skwarzył. Człowiek się po prostu zapomina, że taki dobroci mogą być. Wiadomo, że dzisiaj każdy godo, że to takie niedietetyczne, że to niezdrowe, a ja myślę, że jest to produkt całkowicie naturalny i jak troszkę fetu se tam zjemy z dobrym chlebkiem, to świat się nie zawali. Od czasu do czasu nie dajmy się zwariować, nie? No i teraz szpireczka pokroja w drobno kostka. Jest to szpyrka wędzono. Ona do temu fetowi taki fajny aromat. A tu za chwileczkę ją dociepnę z kisz tego, że już mamy tak w połowie ten fet wyskwarzony, te szpyrki. Zaczyna dobrze woniać. A dopiero będzie woniać jak domy czosnku, cebulę. Tak, i to wszystko się połączy. To będzie prawdziwe śląskie tuste, a w moich stronach fet ze szpyrkami. I już to teraz dociepna. Szpyreczka jest dość tłusto. Do środka. O, no i teraz boczek. Boczek jest bardziej chudy. Z kisz tego dobrze się tam sprawdzi. Jakby ktoś chciał, to nikierzy dawają troszkę śląski. Ale to już jest taki fet na bogato. Tu mamy ten bardzo tradycyjny, który smakuje wyjątkowo dobrze. I boczuś do środeczka. Przeferlomy, żeby się nie przychyciło, bo pamiętajcie, że fet też się niekiedy tam od spodku umie chycić. I ciachomy jeszcze boczuś. Na kilo, słuchajcie, szpyrki, tak te 20 deko boczku trzeba już dać. I 10 deko szpyrki wędzonej. Teraz czas na cebula. Drobno kosteczka. I ta cebula wcieptymy oczywiście do tego fetu, żeby się fajnie zeszkliła. Tak. Zaraz będziemy robić czosnek. No tak, na kilo tej szpyrki przynajmniej 2 cebule. A jak ktoś lubi, to może i ze 3.
I powiem szczerze, jak taki tłuste będziecie mieli, a po mojemu fet, to zrobienie wodzionki to już jest prościzna, bo no, dobry chleb, troszkę czosnku, woda i mocie brół, zupa, mistrzostwo świata. Tak. No i czosnek praktycznie pod koniec, żeby on tam długo nie siedział, ale on do cały smak. Jak będzie za długo, to się spoli, będzie gorzki. Do mnie tak 6 ząbków. I ten czosnek wyjątkowo nie musi być tak na bardzo drobno. Już go dociepujemy. Majeranek. Tak porządną łyżkę trzeba już dać. Sól. Też taką dobrą łyżeczkę. Himalajski idzie tak troszkę więcej, bo ona jest mniej słono. Nikierzy fetu wcale nie solą, z kisz tego, że se potem jeszcze na chlebie, a ja robię tak, żeby już był doprawiony. I korzyni, ale młotkowane. Słuchajcie, teraz to no, zafyrlamy. I na koniec wlewamy mleko. Tak, 1/3 szklonki i pamiętajcie, że mleko powoduje, że fet jest bardziej mazisty, ma lepszy kolor, nie jest taki siny, no jest bieluczki. Jest jeden minus, fet trzeba prędzej zjeść, bo jest mniej trwały z mlekiem. Wlewamy. Fet mamy gotowy. Mogę go przeloć do krauski, do miski, co tam w domu macie. Zarzyna pozwoli, żeby tych szpereczek było więcej. O właśnie, smak dzieciństwa. Czemu my o tym wszystkim zapomnieli? Rączka go. Jak śląsko klasyka, to będzie zista zozworowo, czyli babka z imbirem suszonym. Powiem szczerze, zozwor, czyli imbir, troszkę poszedł w odstawkę, a pierwej dużo się go używało, bo ludzie chcieli być zdrowi, a on działał antybakteryjnie, rozgrzewająco, stąd tako zista dzisiaj się machnymy. Tu mam 8 biołtek, te biołtka zaraz wyda bić. No szczypta soli, żeby się lepsze to ubijało. Myślę, że styknie, spokojnie. No i jedziemy z tym światem. Nie ma to jak niezawodne fedry. One spowodują, że biłtka są bardzo napowietrzone. I ubijemy na sztywno pianę. Do 8 biołtek teraz 30 deka cukru. Po malutku wyda wsuć i se ubijać. Pamiętajcie, że cukier utrwalo biołtka. I zarostki. Będę tu dodawać żółtka, jajca od szczęśliwych, to przecież wiecie. Zaraz się przekonacie, czemu ja tak zawsze fanzola o tych szczęśliwych kurach. Po kolorze już chyba wiecie, czemu ja tak zawsze fanzola o tych szczęśliwych kurach, bo takiego żółtego, pięknego koloru nie uzyskocie z kupnych jajec. Troski se fedry już odłoża. Mam tu rózga. I będziemy wtłaczać po kolei to, co mokre. Czyli szklonka oleju. Ciasto musi być, musi mieć tłuszcz. Stąd ten olej spowoduje, że będzie taki mokro. Będzie mokro ta zista. Tak. Mały kieliszek szpirolu. Jak mamy mokre wtłoczone, to teraz suche. Pół łyżeczki imbiru. Tak,
Myślę, że spokojnie styknie. Cukier wanilinowy. Dwie łyżeczki bak pulwru, czyli proszku do pieczenia. I teraz kitak. 30 deka krupczatki i szklonka mąki pszennej typ 500. No i przód pszenno, bo bardziej lekko. I wtłaczamy. No i teraz jeszcze krupczatka, 30 deka krupczatki. Ona jest trochę cięższa, ale za to zista będzie miało fajną strukturę. No i zista mamy uferlano. Teraz mam tu już przyrychtowaną formę. Może być zwykło keksowa, może być jako tam inkszo mocie. Wylewamy. Ja sobie przyrychtował dwie, jakby mi tak nadbyło, ale myślę, że damy to do jednej, żeby była wyższa. Jeszcze to tu wyszkrobia. Jakby były takie średnie, to by mogły być dwie. Dobrze będzie smakowało. 180 stopni, 45 minut i będziemy mogli jeść zista. Idę do piekarnika. Rączka do tu. Wiecie, dopiero łato, że się kapnął, że tak długo sumy już razem, se łosprowiomy jową bez szklany ekran, wy mnie słuchacie i jeszcze żech nie zrobił housecase'y. A jest to rzecz, kiero w mojej chałupie króluje, uwielbiam i pamiętam, jak za bajtla moja oma mnie posyłała i zawsze żech szedł do sklepu, poproszę, nigdy żech nie wiedział, jak to jest po polsku, bez tuż housecase'a, u nas to się inaczej nie nazywało. Do tego potrzebujemy twaróg. Najlepszy, słuchajcie, żeby był stary, tak zwany zgliwiały. I to też jest dowód na to, że ślązoczki były bardzo szporobliwe. Czyli jak se ogrzoły kiszka, to miały twaróg. Jak twarogu nie zjedli, to mieli materiał na housecase'a. I są dwa sposoby. Jak macie kostka twarogu, kiedy macie przeterminowaną, to ją posypujecie kminkiem, troszkę soli i zostawiacie w ciepłym miejscu, aż zacznie sama chodzić. Problem jest no taki, że troszkę może jechać w chałupie, bez to musicie mieć jakoś szpajska albo jakoś taką szpiżarka. Kaj to se może dojrzewać. Drugi sposób, kiedy jodzi się wam przedstawia, jest taki bardziej wartszy i prostszy. Do tego potrzebujemy łyżeczka natronu, czyli sody oczyszczonej. Mamy też tu kminek, który musi w housecase być. No i twaróg nie śmi być świeży. Do tego, kochani, sól i robimy to tak. Bierzemy widełka i gatłumy tak normalnie, najzwyczajniej w świecie, ten twaróg. Tak. Najlepszy, żeby on już był lekko taki skwaśniały, czyli inaczej go dając przeterminowany. Nie wyciepujemy na hasiok, nie wyciepujemy do śmieci. I no, robimy housecase'a. Sól, łyżeczka, taką płasko posypujemy. Tak jest. Do tego kminek, łyżeczka. Ja lubię dużo. I natron posypujemy. I to spowoduje, że housecase'a no muszę dużo prędzej zrobić. Teraz to no muszę zaś do kupy wygatłać. No i powiem wam szczerze, za chwileczkę będzie zachodziła reakcja. Teraz to muszę odstawić w ciepłe miejsce. Tak. Kaj uciekasz.
na talerzyku, zostawiamy se na przykład na całą noc. Rano staniemy i hauskejza, a właściwie to, co mamy tu w talerzu, zacznie robić się takie lerowate, zacznie jeździć, czyli będziemy mieć, tak jak jotu, materiał na prawdziwo hauskejza. Powiem szczerze, ona mi się troszkę kruszy, podziwiajcie się, z tej strony już jest jak prawdziwo hauskejza, idzie się sztachnyć, tak cudownie wunio, ale żeby ona nabrała jeszcze lepszego smaku, to ją delikatnie przesmażymy z masłem. Co niektórzy dawają jeszcze jajco, ja myślę, że to jajco jest tu zbędne i o teraz tak właśnie to będę robić. Ćwierć na razie kostki, co za dużo to niezdrowo. No i lepszy robić to z tłustego twarogu albo półtłustego. Wtedy on się najlepszy na nowo chudy, może być po prostu za chudy. Teraz wciepujemy na masełko roztopione. O właśnie, tak. I pomalutku musimy ją topić razem z tym masełkiem, a potem nazot przyjdzie tutaj do talerza. Słuchajcie, do hauskejzy to trzeba mieć troszkę cierpliwości. Pomalutku, langsam aby sicher, jak to się go do u nas ze Śląsku. Pomału, nie ma co dziczyć, mały ogień. Moja starka to tak zawsze z kraja na blasze miała i pomalutku na taki blasze od cygonów to tam topiła. Albo jak ktoś się boi, że mu się to przychyci, dowo się to do gorka z miską. Miska na gornek z wrawą wodą, czyli robimy to na parze. No i teraz, jak już to mam fertig, będę to dawać do tych kofliczków i ona się mi będzie formowała. O. Ona raz, dwa tęgnie. Możecie sobie to oczywiście wylać na jakiś talerz. A kiedyś w wytwórniach hauskejzy to takie bloki robili, zresztą chyba do dzisiaj tak się to praktykuje. My w warunkach domowych robimy se, jak się komu podoba. Tak jak Grzech powiedział, w momencie mi tężeje, tak to no troszkę wyrówną. I jeszcze jeden koflik. I potem jak te kofliki, słuchajcie, jak to troszkę stęgnie, a tęgnie to bardzo wartko, możecie sobie to do nylon bojtla zafoliować i hauskejza gotowa, przy okazji budżet nie ucierpi domowy, bo wszystko je wykorzystane. Kminek mocie, natron mocie, dycki troszkę soli, a stary twaróg tak by się wyciepło, a tak mamy pyszne danie na chleb. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Wszystko, co Grzech dzisiaj rychtował, jest gotowe, to możemy nakładać i ciamać. O, ale zista, słuchajcie, kolor ma przepiękny, a ja krupie. I tak se myśla, kaj te czasy, że w kosz do niedziela była zista po obiedzie, z prodiża albo nie z prodiża. Kolor ma przepiękny. Myślę, że już wam ślinka cieknie. Tak se to poukładamy. I ku kawie ta kozista. Wspomnieni dzieciństwa, jak my bez lato siedzieli pod orzechem i tak o dobro zista ku kawie jedli. Teraz jeszcze troszkę cukru pudru. Tak, no tu z kraja lekko śmignąć. O, zaraz to lepszy wygląda. No i niż spróbuję tej zisty, to zrobię jedna rzecz. Otworzę teraz ta krauska. Tym fetym, zażyna tam do środeczka. O, właśnie. Te szpyreczki. To jest te całe dobrodziejstwo. Podziwiajcie się. Do tego plasterek ogórki kiszonej. Mogę powiedzieć, prawdziwo śląsko klasyka będzie ciamano przez rączki. Ja wam życzę smacznego. W tym momencie smolić te wszystkie kalorie. Dobrze, że ich nie widać.
przepyszne. Zróbcie sobie takie tłuste po moim fet ze szpilkami do tego łogórka. No i hauskejza, kąszczek sobie tu jeszcze też na bok szkubna tej hauskejzy. To jest to, co każdy Hannes uwielbia. Kochani ludkowie, do takich chwil warto żyć. Wspominajcie stare dobre czasy. Róbcie śląską klasyka, bo ona się dziecki sprawdzi. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegłów.